Kiedy w 1987 roku piłkarki ręczne KS Krakowia zdobywały po raz ostatni swoje 12. Mistrzostwo Polski, nikt nie spodziewał się, że przed klubem nadchodzą tak chude lata. Od 1999 roku, z małą, 3-letnią przerwą, aż do sezonu 12-13 pasiasty zespół znajdował się poza sportową mapą Polski. Dzisiaj może zrealizować swój pierwszy z postawionych celów. Wygrywając spotkanie, będziemy pewni drugiego miejsca, które może w konsekwencji dać awans do pierwszej ligi. Na najważniejszy mecz sezonu zapraszają Mateusz Wrona i Konrad Kaczmarczyk. Przyspieszają, zaczynają przyspieszać. Warto by było dobrze wejść ten mecz i nie tracić punktu. Zobaczmy, czy ta sztuka się uda naszym zawodniczkom. Teraz Luka, niestety tracimy bramkę. Tracimy bramkę jako pierwszą. Muszą skupić się nasze dziewczyny. I już szybko przejdą do tej ofensywy. One nie chcą czekać, one już chcą wyrównać. Kawa, Reichel w środku. Świątek ponownie do Reichel. Kasia Kawa. Czy będzie zagranie do koła? I tak jest. Łapana i mamy rzut karny, mamy rzut z 7 metrów. W poprzednim meczu Laura Świątek, 2 rzuty i 2 wykorzystane. Jak będzie teraz? Tak jest! Mamy pierwszą bramkę dla drużyny pasów. Szybka gra, naprawdę obie ekipy szybko chcą pokazać, kto w tym meczu będzie lepszy. A teraz świetnie Milena Herman. Jest to na stole! Tak jest! Mamy prowadzenie, pierwsze prowadzenie pasiaczek w tym spotkaniu. Dobrze w obronie teraz nasze zawodniczki. Świetnie strzelka. Już tutaj Hegman, pokazuje się Hegman. Będzie sam na sam z bramką za Hegman. Tak jest! Zaczynają dziewczyny świetnie od samego początku i mamy dwubramkowe prowadzenie, a teraz jest błąd. I kolejna akcja. Reichel. Laura Świątek. A niestety. Jest naprawdę każda obrotowa może mieć problem z tym. A teraz kolejny błąd w ataku. Już chciała wstępnie. Pokazuje już ręce do góry Hegman. Hegman jest na skrzydle z wód. Podanie do Reichel jest na środku, fantastycznie interweniuje po raz kolejny Ania Stępińska, ależ dobrze weszła w ten mecz. No niestety ten rzut Pauliny Reichel niecelny i już w 6 minucie przystanie 3-1 dla zawodniczek pasów. O czas zdecydował się poprosić szkoleniowiec naszej drużyny, pan Krzysztof Kutrzeba. Chyba minuty nie, jeszcze indywidualne upomnienie, jest żółta kartka dla Pauliny Reichel. Dobrze, tak właśnie trzeba grać, żeby trochę utemperować te zapędy zawodniczek handballu Rzeszów, żeby wiedziały, kto tutaj gości. Świetnie teraz broni nasza bramkarka, aczkolwiek kolejne niestety upomnienie. Świetnie przejmują. No już staroń rusza z akcją, faulowana, ale rzuca, mamy kolejny punkt, mamy kolejną bramkę, fantastycznie, jeszcze faulowana, tak jest, brawo panie sędzio. No i znowu Reichel, stępień, Kawa, potężny rzut, ale szkoda, bo w środek bramki, ale jeszcze stępień. No i tu. Niestety, super, jeszcze Świątek, tak jest. Zgoda Ruda Śląska zapewniła sobie w poprzednim spotkaniu pierwsze miejsce. Nasz mecz tutaj Krakowi z handballem toczy się o drugie miejsce, które miejmy nadzieję może okazać się premiowane awansem. Pana agresywnie w obronie nasze zawodniczki. Rzut, ale bez problemu. No i znowu od razu do Hegman i znowu niecelnie. Zobaczymy, co teraz myślą nasze zawodniczki. Reichel na koło, jest stępień i rzut karny. 2-2 w poprzednim meczu, dzisiaj już 100%. Tak jest! Podtrzymuje tą skuteczność, podtrzymuje tą statystykę. Już gra pasywna sygnalizowana przez sędziów, jest strata. Jest teraz popychana tutaj nieładnie. Hegman zagrywa piłkę, fantastycznie do Staroń. Tak jest! Kapitalny rzut w okienko, Justyna Staroń. No i pasiaczki ruszają z kolejną akcją. Kamusińska, indywidualnie Kamusińska, super! Handball rzutu wolnego. Już długo, rzut, ale fantastycznie w bramce Asia Stępnik. No i już szybko, Kamusińska do Staroń. Świetnie tam do Świątek, cóż za rzut! Z kozłem! W każdym razie już start, już podania skrzydło. Będzie rzut karny, będą 2 minuty kary dla naszej kapitan Mileny Hegman. No i na bramkę już wchodzi nasza rezerwowa bramkarka Roxana Robaszek. A ja szybko w międzyczasie przytoczę statystykę rzutów karnych w poprzednim meczu. Handball Rzeszów rzucał 3-krotnie i 2-krotnie pokonywał bramkarkę. Zobaczymy, jak będzie teraz. Gabriela Warias. Niestety, zmyliła totalnie naszą rezerwową bramkarkę. Tak, rezygnujemy z obrotowej zamiast to. Aj, niestety jeszcze dobitka Staroń! Tak jest!
szczęście trochę pomogło, że ta piłka wpadła właśnie pod jej ręce. Na szczęście dla ekipy z Rzeszowa. Przyspiesza Rzeszów. Aj, fantastycznie! Miliana Hegman, ponieważ już mamy Paulinę Klimowicz, ale Nikody. Ja Świątek! Świetny rzut! W odpowiedzi Kamusińska, Świątek. Świątek łapana. Nie ma żadnej kary, ale wstaje. Już podnosi się. Jakby w ogóle nie czuła, tak jakby... Strasznie stratowana jest w dzisiejszym spotkaniu Justyna Staroń. Świątek! Aj, niestety rzut broni bramkarka. Jeszcze ta piłka ociera się o poprzeczkę. Fantastyczna kolejna interwencja bramkarki z handbalu. Szybko w odpowiedzi zawodniczki Rzeszowa, myli się. Jest skrupulatny, ale nie można powiedzieć, bo sędziuje całkiem dobrze. A teraz świetnie Kamusińska kolejny raz przedarła przez linię defensywy ekipy handbalu Rzeszów i trafia. No i tak, zagry... Wzmaga się ten doping fali przy Fosza 40. Bardzo ładnie to wygląda wszystko. Jeszcze tylko nasze załoniczki o tym za chwilę, bo świetnie, ajajaj, jeszcze Klimowicz, tak jest! Świetnie, sprytnie, z kozłem pod nogami bramkarki handbalu i już 12-5, 7 punktów przewagi. Brawo Paulina, która tutaj widzimy ma swój specjalny fan klub za bramką, co nam się bardzo podoba. Świetnie, naprawdę zmotywowane, chętne do gry. I tutaj nie można odmówić niczego. Ambicji jest co niemiara. A handbal Rzeszów bezradny, bo no i zobaczmy, stary, nie jest agresywnie. Dograć spokojnie tą akcję, rzucić bramkę, żeby ta przewaga się jeszcze zwiększyła. Kawa, rzucaj! Świetnie, ale rzut! Świątek ma na prawej stronie Klimowicz, trafia do niej piłka. Ale łapana tutaj, chwytana pewnie. Tak jakby obudziła się ta widownia, ta ranga meczu widać zachęciła tutaj też liczną zgromadzoną publiczność. No i oby ten doping pomógł naszym dziewczynom. Fajnie to naprawdę wygląda. No i w takim dopingu. Ale świetnie, kawa krzyżona złapiła! Ależ no look! Pas można by rzec w żargonie piłkarskim. Świetnie zagrała teraz do naszej obrotowej Bojas. No i ta świetnie wykończyła, ależ ta akcja na to jest właśnie doświadczenie. Podobać. To jest właśnie doświadczenie Kasi Kawy. Ale w odpowiedzi już handbal. Denda po raz kolejny nad bramką, po raz kolejny się myli. Kawa na 8 mecze. Gdyby ona to jeszcze rzuciła w ten sposób, to chyba naprawdę oddałbym hołd. Bo to mogło być naprawdę piękne. Trzeci raz 7 metrów, Świątek! Pewnie. Kapitalnie. Mamy 10-bramkową przewagę. Proszę Państwa, fantastycznie nasze zawodniczki w tej pierwszej połowie spotkania. Ręce składają się do oklasków. Oklasków na stojąco, bo to jak grali się nasze zawodniczki po prostu powala z nóg. No i witamy się z Państwem po przerwie. Jeszcze nie sygnalizują sobie gry pasywnej, więc mogą tę piłkę trochę poszanować. Nasze zawodniczki, Świątek aż potężnie i jeszcze Staroń. To tak się jest. Musiało tak skończyć. Świetnie, teraz Kamusińska w tym odbiorze. Paulina Reichel! Tak jest, tak świetnie! Jest. Przepraszam bardzo, to trzeba pomyłka. Paulina Reichel bez bramkarki. Grają zawodniczki handbalu Rzeszów. Robi co może trener ekipy handbalu, no bo ten wynik naprawdę miażdżący, 12 punktów przewagi. Już zbiega i wchodzi bramkarka, no i opłacił się ten manewr. Znowu ona, Paulina Reichel do Wojas! Świetnie, teraz wykorzystanie tej obrotowej. Laura Świątek, no i po raz czwarty będzie chciała pokonać bramkarkę handbalu z 7 metrów. Świątek, tak jest! Nasze zawodniczki są w tak świetnej formie. No i kolejna skawa, ten no look pass. Cóż ona robi w tym rozegraniu? No już do Mileny Hegman. Hegman indywidualnie, Milena Hegman! Ale zmieniła teraz bramkarkę, zrobiła ruch, jakby chciała rzucać tę piłkę na dyszy słupek. Znowu Reichel, kawa. Kawa zdecyduje się na rzut. Nie, Reichel indywidualnie, Reichel! Ale zasłoniła prawą część bramki. Bramkarka handbalu, a Reichel świetny kolejny rzut, naprawdę świetna ta lewa ręka, więc to jest ważne. Mamy mocną tą ławkę, tak samo Paulina Klimowicz by tylko weszła. Ale teraz Ola Dębiak, dobrze broni to barkiem Stępnik. No i ona tutaj na lewym rozegraniu zastąpiła naszą najbardziej doświadczoną zawodniczkę Kasię Kawę, ale znowu Reichel, indywidualna akcja, kapitalnie Paulina Reichel.
31-24, tak zakończył się pojedynek w pierwszej rundzie pomiędzy Handballem a Krakowią rozgrywany w Rzeszowie. Teraz mamy 44 minutę, już 24-8, więc miejmy nadzieję, że ten wynik będzie jeszcze wyższy. Chociaż teraz Handball. Nasze zawodniczki, no i znów schodzi bramkarka ekipy z Rzeszowa. Przewadze w polu grają zawodniczki Handballu. Kolejny świetny, fajnie w defensywie. Teraz znów zachowiła się Natalia Wojas. Świątek teraz do Pauliny Klimowicz. Świetne wejście teraz naszej rezerwowej, która zastąpiła grającą z numerem 15 Milenę Herman. Doping z tego właśnie fan klubu, o którym to mówiłeś. Może się to podobać, co dzisiaj robią nasze szczypiornistki. Która z drużyn zajmie to czwarte miejsce premiowane awansem. Przypomnijmy, trzy pierwsze zespoły z trzech grup drugich lig awansują bezpośrednio, no i czwarte miejsce. To miejsce jest no tutaj zagadką. Miejmy nadzieję, że to miejsce zajmie nasza drużyna. I budzi to wielkie nadzieje. Oj, 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 ależ ładnie. Jasia. No i w ataku pozycyjnym zawodniczki Handballu. Dużo miejsca teraz dostała? Świetnie teraz, Asia. Strętnik. Kolejna ładna defensywa zawodniczki Handballu Rzeszów. Grającej z numerem 15, a teraz... Nikody! Ładnie. Piłkę z 7 metra tutaj tam ludzie właśnie Gabriela Warias. Franczyk, Kamysińska. Franczyk ładnie się tam przedarła. Świetny rzut. Do końca spotkania już, do końca sezonu zrobiłem już taką twierdzę. Brawo Robaszek, brawo Roxana. Przy Alei Fosza 40, już w 18 kończącej zmagania w drugiej lidze śląskiej kolejce nasza drużyna zmierzy się z liderem. Z drużyną, która ma zapewniony awans do wyższej klasy rozgrywkowej, a więc ze zgodą na skrzydłach. Ależ ładnie teraz się obróciła Franczyk i podanie ładnie do Tymowi, że teraz świetnie kończy. Fantastyczna akcja na serii naszego zespołu, fantastyczny zwód. Tak, właśnie czekałem dokończyć kibicom tutaj, dać tą przyśpiewkę dla Pauliny Klimowicz. Fantastyczny zwód Franczyk i podanie do Pauliny Klimowicz daje nam 29. bramkę. Oj, 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 ładnie teraz Paulina Lasek przedarła się przez naszą defensywę. Powiedzmy to wyraźnie, Krakowia wygra to spotkanie. Krakowia zajmie drugie miejsce w drugiej lidze śląskiej. To, co zrobiły te dziewczyny w tym momencie, co mogły zrobić, zrobiły. Reszta już w rękach osób odpowiedzialnych za licencję. Ale jeszcze 30 sekund. Teraz Herman, nie, jednak, no, ze 100% skutecznością broni teraz Gabriela Gołąb. Gabriela Gołąb. Jeszcze na 16 sekund przed końcem spotkania o czas poprosił trener drużyny gości dzisiejszego spotkania. Wznosi się ten doping w ostatnich minutach tego spotkania. 15 sekund do końca. Teraz Lasek, ostatnia akcja Handballu. Błąd, ale piłka dla piłki dla Handballu. 2 sekundy, jedna. Koniec spotkania. Mamy to. Brawo dziewczyny, naprawdę. Krakowia zajmuje drugie miejsce. Wygrywa to spotkanie. Cieszą się dziewczyny. Mają prawo, bo zagrały dzisiaj kapitalne spotkanie. Powtórzę to, kapitalne. W każdym elemencie były lepsze. Bardzo szczelnie w defensywie. Fantastycznie w bramce. No i kapitalnie w atakach. Kapitalnie w kontratakach. No i miejmy nadzieję na to, że komu należało się również ten awans do pierwszej ligi. Krakowia jest gotowa na ten awans, zarówno przez swoją infrastrukturę, przez piękną halę,
mistrza, ale i Fosza 40, jak i przez kapitalne dziewczyny, które utrzymują tak wysoką formę, tak wysoką skuteczność. Także miejmy nadzieję i gorąco na to liczymy. Kraków czeka, my czekamy na to, żeby mieć pierwszą ligę w Krakowie. Żeby 12-krotne mistrzynie Polski przecież mogły występować na... mogły zrealizować pierwszy z postawionych celów. Czyli awans do Ligi Pierwszej.